Some help, so I'm reaching, baby, out. When I'm lonely in the crowd, when the silence gets too loud, I'll be crashing on some couch. And even if I never forget you, baby, tonight I'm gonna let your memory, baby, go. A wizard I know, but at least I got my pills. Shall I go in the wind? They got my bug and fill it in. Even never fall in love again. Well, at least I got my pills. Like a light bulb in the dark, saving me from the sharks. Even though I got a groovy heart, I just wanna dream. Yeah, so put another round. I'm doing back until it's down. Let's get lost until we're found. And get on again. And even if I never forget you, baby, tomorrow I'm gonna let your memory, baby, go. A wizard I know, but at least I got my friends. Shall I rain go in the wind? They got my back until the end. If I'm never fall in love again, well, at least I got my friends. Like a lifeboat in the dark, saving me from the sharks. Even though I got a broken heart, jedziemy już na pole klasem, to jest Medion 350, tak? Mega. No, mega, tak? Tak. Mega, nie Medion. A my tu mamy pole jęczmiona. Ile tu jest hektar? Hektar 40. Hektar 40, tak? No i wjeżdżamy. Jesteśmy u Mateusza, u kolegi z brzegów. Zobaczcie, tam pola wszędzie dookoła. Kabina Lexiona tu jest. No powiem wam, że jest mega wygoda, naprawdę. Jaki tu jest zbiornik? 8000 albo 7 litrów. No to kurczę, to już jest. To jest kombajn taki, co można 100 hektarów tak lekko nim mucić. Ale jęczmionek bardzo niski. Przeraziło go tutaj miejscami. Wiesz co, tu nie powschodzi, tu jest piasek, co nie? Są miejsca, które są przerażone, są taki lekko powalony. A skracałeś go? Nie. Nie skracałeś go. Podbiera trzeba, no Mateusz. Ja to ogólnie na Zbizonie bez podbiera trzeba, no będziemy śmigać, ponieważ zawsze jest straż, że się kamienia złapia. Wiecie, u nas te pola nie są jeszcze aż tak równe. Ale odmiedzy ładny, fajny taki. Gieściutki. Jesteśmy ogólnie na słabszej działce u Mateusza. Mateusz już kościół na tygodniu, w środę kościół przedłużamy chyba, tak? W środę, tak. Dzisiaj mamy sobotę, jest 10? Czy nie wiem, zaraz zobaczmy na telefonie, który mamy dzisiaj dzień. O, jest, przepraszam, 8 lipca. Także odcineczek leci w niedzielę, czyli jutro. Specjalnie zrobię na niedzielę odcineczek. Mam drona, bo nagrywam również dronem. Się górzy, zobaczcie. Zobaczcie, szybko. Tu Mateusza zboża jakby prędzej dochodzą niż u nas, a to tylko 20 km różnicy. U nas pszenice jeszcze zielone, niektóre się bielą dopiero, a tu już takie żółtawe się robią. Przężytka czy żytka tak samo. No tu uważniwa będą o wiele szybciej niż u nas. Myślę, że z tydzień szybciej zaczniecie tutaj. Na pewno. Nie mam zdjęcia, ale dzisiaj jak wrócę do domu, to ci zrobię pszenicy, jak na przykład u nas wygląda, nie? Jakie przecież to mamy? Jaka jest jeszcze zielona pszenica? Na
nastawiamy się na fajne plony, no bo podłoże było dopieszczone, dane wszystko, opryski tak samo, także mam nadzieję, że coś z tego będzie w tym roku, w końcu dopieszczone jak należy. Co prawda u mnie przeżytko trochę kulo sieje na jednym kawałku, zepsułem z opryskami akcję, no ale nic się nie poradzi. Ale jest sprzęt, no szok. Bożeż ty! Jaki wielki zbiornik, bożeż ty! Ej, trochę się nasypało. Ości trochę. No, trochę nieczysty. Jakbyś mu wiatru to dał troszkę więcej. Awarię mam z wiatrem. Da, a, nie ma prądu. Nie masz prądu? Nie mam prądu. Ale co się ustali. Zapach koszonego zboża. O, jak ja kocham żniwa. Chyba każdy kocha. Bramiński? Zobaczmy. 11%. O, żeż ty! Ale słychać jak ten bociek chodzi, jak ten, jak szeleści. Ja cię kręcę. Ale ten zapach koszonego zboża, no mistrzostwo świata. Ej, no powiem ci, że konkret jest ten kombajn, naprawdę. Widzę, jakie tu są zastosowania, ja wiesz, znam bizona na wylot, bo całego rozebrałem ze Stachem i złożyłem, to wiesz. Każdą szczegół po prostu znam w bizonie już, powiedzmy, a to jest dla mnie nowość klas, no nie? Mam nadzieję, że kiedyś się dorobimy tylu hektarów. Takie mamy marzenie. O, stary. Ten zapach. A to jest ten wentylator, stawiałeś? I to ręcznie regulujesz, bo tam jest silny ten silniczek elektryczny. No tylko, że wiesz, teraz prądu. No tak, 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 ale to jest silnik elektryczny w tym kombajnie. Ej, ładnie sypie. Ładnie, ładnie. Ładnie. Nawet słabo wygląda, ale zbiorniku przybywa. A to się z tobą zajmować, że tak sypie. Teraz tutaj? Tam, w środę. Na tej górze? Gdy stosujesz praktykę taką samą jak ja koszenie. O, wokół jedną stroną, no. No bo do prawej strony zawsze koszę, żeby nie uszkodzić targańce kosy. Ale Schumachera. No właśnie, to jest to samo. No nie, bo jedziesz pomiędzy, to czasem jest to różnie. Potem wyjdę, jak już trochę skosimy, to puszczę drona, to zrobię fajne ujęcia. Bo nie chcę go puszczać, bo mam nie ładowałem baterii, ale on się po prostu ładują. Nie naładowałem dużo baterii, wiesz. Złapię tylko takie ujęcia, które się nadadzą. I potem z drugiego pola też takie, wiesz, pod muzyczkę. No, tam to fajnie się będzie nagrał, bo jest długie pole. No właśnie, to będzie dobrze. A ile tam jest pola? 3 hektary kawałku. Aha. Dlatego, że już tam wykosiłem w środę. To jest to, co nie dokosiłeś, tak? No. Tam też trochę będzie pierdzielenie, bo tak, ta działka jest za rowem 40 arów. Tam bagno też jest, trzeba się uważać. No, damy radę, słuchaj. Ale pięknie, 11%. Panowie, bizon ewoluował, APS-a tu graliśmy do niego, trochę przemalowaliśmy go na zielono. Trochę farby, pistolet. To jest, dokładnie. Co jeszcze, sita 3D rzuciliśmy, no i trochę parę czujników elektrycznych, no i bizon wersji premium. Jeszcze, że taki suchy tu u was ten jęczmień już.
U nas jeszcze mokry. Mokry? Mierzyliśmy wczoraj, to miejscami 14,1, 14,6, a weszliśmy w pole to 26. A mierzył go teraz? Słucham? Mierzył go? Tak, 11% miał, jak mierzyliśmy na zakręcie. Daliśmy trochę wiatru, bo mówię, strasznie brudny, to mówię, daj mu wiatru, bo... Ale suchutki, to w szoku jestem. U was te pola, no 20 km różnicy, bo ja tam Konowi mieszkam, nie na Szewcach. No to ile tam jest? Całe nic z dystansu, a u nas jeszcze zboża pszenica zielona. Mieliśmy nie dopiero po kolosiało tydzień temu. To jeszcze trzeba poczekać z tydzień. Suchutki, kurde. Łap bierze się w rękę, to on sam się kruszy. A u nas, no różnica jest fest. Mateusz dał mi pokosić klasem. No powiem wam, że na tym hydrostacie to jest bajka, nie? Jak się kosi fajnie. To jest inna liga. Coś pięknego. Jedziemy 5 na godzinę. I więcej nie trzeba chyba. Tak naprawdę równe tu ma pole fajne, także jacyś koledzy do niego przyjechali. Zostawił mnie sam. Dasz sobie radę? Oczywiście. Mateusz to jest gość. No tu jest, widzicie. Ten jęczmionek, to jest bardzo słaba ziemia tego jęczmionka. To nie ma co oczekiwać cudów tak naprawdę. Nie ma co oczekiwać cudów, ale i tak jest. Widziałem, że Mateusz jest zadowolony. Jest zaskoczony wręcz, że tak się tu udał ten jęczmionek, mimo tej słabej gleby tutaj. Tak naprawdę. Także jest fajnie. Motowidła obniżymy, żeby ładnie zagarniały. No i teraz idzie. Trochę zwolnimy. Trzeba dobrze obsługiwać ręką. Do, gęściejszy jest. Daję motowidło trochę wyżej. O. Idzie ładnie. W drugim polu u Mateusza. Tam gdzie nie dokończył wtedy w środę, co wam mówiłem. Dobra. Ja puszczam drona. Nagramy fajne ujęcia. Będziecie widzieli pewnie na wstępie do filmu. No, muszę schować to. Dobra. Mateusz sprawdza wilgotność ziarna. Wcześniej miał 11%. Rafał, jak zobaczy, to... Pozdrawiamy Cię, Rafał, jakbyś oglądał. Z Rafałem, powiem wam, kosiliśmy kukurydzę u Kuby Wąskiego wtedy raz na jesień. Nie wiem, czy kojarzycie. Strasznie tu wieje u Ciebie na górze, pokazuje mi silny wiatr. Ale pięknie wygląda, ale kolorek. Jocie. Jak chłopie nowy z salonu. Wypucowałeś go na te żniwa. Nie myty. Pięknie wygląda. Łykamy zboże jak szaleni. No i tak, tu jest ile pole? 3 hektary? 3 hektary. 3 hektary. Teraz, dawaj. Bajka. Pięknie wygląda. Zatrzyma się na sekundę? Nie wychodzi, tylko wyjdę z kabiny, złapię tego.
Mateusz nas uraczył obiadkiem. Ja cię kręcę, dziękuję bardzo. Uuu, mizeria. Ale ty mnie rozpieszczasz. Jak nie kombajnem kosisz to jedzenie, mi dajesz. Ja cię... urodziny miał. Jak urodziny. Nie wypada ci się. Da się bizonem przejechać. No oczywiście, że tak. Ma co ciągnąć. Ma. Tylko walimy dobrą przy. Błyski nie może uciągnąć. Czyli waga jest dobra. No wiesz co, nie ma dociążenia na ośkę z tyłu, co nie? Mhm. O. Kurde. To tu będzie zbiornik, to na pewno z tego pola tu będzie. Musi być. Z takim jęczmieniem? Panie. To musowo musi być. To się spóźnimy i tyle, no ja muszę, to najwyżej łąki dzisiaj nie skoszę, tylko skoszę na tygodniu. To ja przyjadę i ci pomogę. Nie ma problemu. Słuchaj, powiedziałem raz, powiedziałem słowo, to do słowa dotrzymam. No jak niziutko, zasieknięty. No to ja tam to tyle ze siebie tak wysoko. No ale wiesz, nie znasz pola, ja powiem ci, że na usługach też bym się bał, bo nie znasz pola jakie jest tak naprawdę i wiesz, i weź kość komuś, nic jak kamień nie wyzbierany, nie nic, a jak jeszcze gęsty łan, nie widać nic, no i powiedz mi jak tu kosić. Sobie nagram to. Ten łan tutaj. Pomagam Mateuszowi z przejazdem. I co? I nagrywamy zaraz zachód słońca, będą piękne ujęcia z drona. Baterii GoPro mało, ale telefon do czegoś jeszcze jest, nie? No, także jedziemy. Lexus też tu stoi. Kurde, Lexus 460, dobrze myślałem. O, no są, ile to jest? 6 metrów header. 6. Bambry, bambry. Wyglądamy jakbyśmy sobie robili, jakbyśmy robili ten przejażdżkę kombajnem po wsi. Komuś na światło wystąpić. No. Weź mu może powie, zadzwoń do niego i bo nie odpali potem to. Już sypiemy. Ale odremontowany ciągnik piękny, przyczepka też. Musi sypać. Jak sypie? Pełny zbiornik. Poważnie? Ja pierdolę! Pierwsza klasa ziemi, nie? No to mówię, no właśnie gadali, my, no to mówi, że pierwsza klasa to się na głowę dopełnia. Ale to widać, nie? Bo jak się jedzie do połowy, widać połanie. Tu jest trzecia, no, nie? Ale tam do niżej? Połowy, ale od połowy to jest łąka. Nic nie widać pewnie. Nic nie, no, nic nie widać. Kurwa mać. Zobaczysz sobie co jest. No właśnie jadę zaraz. Ja nie dowierzam, nie? Ale jęczmionek ma to do siebie, że lubi sypnąć, nie? Jak no, jest dobrze, tak. Ale u nas ładnie było, bo dobro... We wszystkich okolicach to dobrze. Opady, bo dużo opadów było, nie? To zrobiło robotę, bo opadów było sporo i wiesz, to zrobiło robotę, nie? Trochę zielonawa słoma, żeby nie naciągnął, dlatego, nie? Dlatego, że ten, dlatego, ale że ten tak trzyma, nie? Ale on dojrzewszy nie będzie. No nie, no. On już nie dojrzeje, ta słoma nie wyciągnie, bo gęsty łan jest, nie? 11 jest. Dobrze, tylko teraz problem, co ja mam z tym zrobić. Dwań do mnie na skup! Ja liczyłem tak 5-6 ton, a nie 10. No. Dwań po ten! Dwań do skup, niech przyjeżdżają patelką, będziemy wysypać na patelkę. A odeszliśmy od księżyca, mówię koniec. Tak, opowiadał właśnie, bo nie sypało, mówi. Tak, no dowiedziałem się takiego myka, że księżyto jak kwitnie, deszcz pójdzie, to no, nie obroci. Nie będzie ziarna w skłonie. To mnie zdziwiło, bo wiesz, mieliśmy kurde kłochy takie, no. Ja pierdolę, będzie sypało. Jeździ. I pusto. Patrzmy, może u nas rok temu ta pszenica była, wyglądała zajebiście, 4 tony ledwie dała. No. Naprawdę. 4-2 tam wyszło może z hektara w sumie, ze wszystkich pól razem. No to kurwa słabo, na to co ona prezentowała sobie, no to tak jest, może są złote czasem, że no, wygląda, nie sypie, nie? Sypie. No. Dlatego ja robimy zakład zawsze pod 6 ton. Nakład pod 6 ton. I jest człowiek spokojny, bo się nie sparzy. Nie, bo się tak, nie sparzy. Nie liczysz, nie liczysz. Dokładnie. Ja mogę teraz zrobić dożynki i jak płakać, że nie sypnie. No tak.
A to mamy takie same podejście. Mamy takie same podejście. To jedziesz, jedzie taki prowadź? No on jedzie, no chyba go wrzucić, nie? Czy aha. Ja sobie kółko zrobię i puścimy drona, to ponagrywam. Czekaj, idę do ciebie. I co, sypie, nie? Ale jaki tu łan jest, chłopie. Pierwsza klasa tu jest. No wiem. Tu jest początek trójka. Początek trójka, a reszta jedynka. Ja cię kręcę. Baterii, jeszcze wam dogram końcówkę, bo pewnie mi zaraz padnie, wszystko mi padło, telefon. Myślałem, że... Nie spodziewałem się, że będę tyle czasu, już jest po 20. Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca, jest cudownie. A łan, jaki jest bogaty, niesamowity. Niesamowity jest ten łan. To się... Już ciężko się go muci, bo już jest późno. Jest już późno, a widzicie, co się dzieje. Dzieje. Już nie chce się bardzo mucić ten łan. On jest leżący, ta wilgoć nie paruje. Niby 11% ma ziarno, jak mierzyliśmy tutaj. A widzicie, co się dzieje. Już się parę robi, jest 20-20 jakoś tak. Pięknie, czujnik strat trochę tam pokazuje, ale no nie da się, jedziemy 3,5 na godzinę. Robimy, co możemy. Zaraz mi bateria padnie, także zostawcie łapkę, jak się film podobał. Subskrypcję i czekajcie na nasze odcinki ze żniw, bo będzie warto, naprawdę będzie warto, będziemy robili taki materiał, taki chcemy materiał zrobić, żeby zapamiętać go na długo, to też jest pamiątka, no będzie coś pięknego. APS tu robi robotę w tym kombajnie, no i tyle, podziękowania dla Mateusza za możliwość nagrywania, za, o, lata robi zdjęcie pod słońce. Podziękowania do Mateusza za to właśnie, że mi pozwolił gościć też, że mogliśmy nagrywać do jego daty. Pana Mariusza pozdrawiam. No i tak, my mucimy, zaraz mi bateria padnie. Chciałem pokazać, jaki ładny zachód słońca jest jeszcze na kamerce. O, czasem przerzuci coś. Jak się do dobrego przyzwyczai, to będzie ciężko do bizona wrócić. Żartuję. Kocham rekorda, kocham bizona. Uwielbiam te maszyny i uwielbiam ten klimat tego koszenia. Jedziemy 2,5 na godzinę już. Walka trwa. Pozdrawiam i widzimy się na końcu jeszcze.